Czołem, witam Was serdecznie. Jest to kolejny film, który re-uploaduję, który wrzucam ponownie. Nazywał się pierwotnie, jak inwestować w srebro, część pierwsza. Był pierwszą częścią takiego cyklu, w którym rozmawiałem o inwestowaniu w metale szlachetnym i w monety. Opublikowałem go 10 lutego 2017 roku. W związku z tym potwornie, ale to potwornie... Się zdezaktualizował. Z racji tego, że bardzo dobrze się klikał, to wisiał długo, ale niestety był też problemem, bo wielu ludzi zarzucało mi, że są w nim nieaktualne informacje i miało rację. Pokazałem w nim kilka typów monet, omówiłem więcej typów monet, przede wszystkim moje ulubione mapki. Wówczas dało się je kupić poniżej ceny metalu. Teraz da się je kupić na niewielki plus. Warto jednak wspomnieć, że wówczas. Były wzrosty cen srebra, o których mówiłem w tym filmie, ale wówczas wzrost oznaczał wzrost ceny uncji z 68 do 75 zł. Dzisiaj mamy prawie 97 i notorycznie gdzieś tam uderzamy co kilka, kilkanaście miesięcy o stówę. W związku z tym, no, dość ciekawie. Pokazałem solidarność. Omówiłem to, że solidarność jest droga do takiej inwestycji typowo metalowej się nie nadaje, dlatego że jest droższa od innych uncji, takich jak Filharmonicy, liś kanadyjski czy Walking Liberty amerykańskie. No, ale wtedy i tak dało się kupić dużo taniej niż teraz, bo wtedy solidarność kosztowała około 100, może 110 zł, teraz kosztuje raczej około 150 wszystko, wszystko bardzo podrożało. No, ten film był dość ciekawym, dość ciekawym kierunkiem, który obrałem. Tutaj na przykład pokazałem 5 złotówki z kobietą z Polonią z drugiej RP, bo wówczas kosztowały one gdzieś około 20-20 kilku złotych. Teraz kosztują raczej około 45 złotych bardzo oderwały się od ceny materiału, a wtedy mówiłem, że słabe stany można kupić w cenie materiału. I wtedy rzeczywiście tak było, dwójki, piątki, dziesiątki. Pamiętam jak dzisiaj kupowałem niewiele, na, na naprawdę niewielki jednocyfrowy plus. Teraz to raczej jest to dwucyfrowa wartość. No jeśli chodzi, a może nawet, a może nawet trzycyfrowa wartość, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dwójki no i generalnie generalnie wszystko się bardzo mocno zmieniło pamiętam doskonale kiedy sprzedawałem kilogramy na przykład właśnie takich monet może nie akurat takich walking liberty ale monet amerykańskich, monet zagranicznych na dosłownie plus 2 plus 5% klientom i jeszcze na tym zarabiałem czasy potwornie się zmieniły pokazało to, że ci którzy wtedy inwestowali poczynili bardzo dobry krok czy dalej można to tak odnosić? Nie wiem, ale na pewno, na pewno srebro bardzo dobrze zawsze nadawało się na lokatę kapitału. Jest dużo bardziej podzielne od złota, jest mniej kapitałochłonne, w związku z tym nie trzeba przeznaczać dużych kwot miesięcznych. Można sobie stabilnie, powoli inwestować kupując za 100-200 zł w miesiącu i zawsze ta kupa rośnie, także to jest naprawdę fajne. No, i z tego tytułu również inwestowanie w srebro polecam. I na pewno na kanale znajdzie się aktualny, dłuższy, dużo materiał. Wtedy lubiłem takie króciutkie. Do zobaczenia, cześć.